supersound.pl. Jeśli dźwięk, to twoja pasja. Zaprosiłem dzisiaj dwóch ekspertów, których zapytam, dlaczego wybrali taką inną, a nie inną wersję klawiatury. Zacznijmy może od ciebie. No cóż, wybrałem dwie oktawy, bo zwykle gram jedną ręką linię basu albo na przykład jakąś melodię. Akordy też gram jedną ręką, więc dwie oktawy to w zupełności mi wystarcza. Jest mała, mogę wszędzie zabrać. Super, dzięki. A ty dlaczego wybrałeś czterooktawową? No wiesz, na tych czterech oktawach to ja mogę zagrać dwiema rękami akord w dowolnym przewrocie, w układzie otwartym, progresję, wiesz, co chcę. Lewą ręką czasami gram akordy, prawą gram melodię, albo lewą ręką na przykład basik, a prawą akordy, także wiesz, no gdyby nie to, że ta klawiaturka, że często podróżuje, to wziąłbym nawet tą większą i szósteczkę, nie? Super, dzięki, no bardzo byliście pomocni. No, ja natomiast skłaniam się ku takiej wersji, słuchajcie, trzyoktawowej, bo pomyślałem sobie, że to jest wystarczająco dużo, żeby zagrać tutaj akordy, nawet rozłożone na dwie ręce. Także bardzo mi pomogliście w podjęciu decyzji. Dzięki serdecznie.